Ostatnio bardzo dużo mówiło się o zmianach dla czołgów wysokiego poziomu 8, 9 i 10. Aż tu nagle z zaskoczenia Wargaming informuje nas o przełomie na niskich pierach, czyli wzroście HP poziomów od 1 do 6. Ale co bardzo istotne, niektórych. Początkowo tego nie wiedzieliśmy, ale faktycznie tylko część maszyn otrzyma buffa do punktu wytrzymałości. Będą to dokładnie 92 pojazdy, czyli część pozostanie bez zmian, a tak naprawdę straci w obliczu ulepszonej konkurencji. Cel zmian jest bardzo proste, wydłużyć bitwy, sprawić, że gracze początkujący będą mogli łatwiej uczyć się gry, jeden wyjazd nie będzie teraz dla nich kończył się szybkim zgonem i troll tanki w ten sposób na pewno też ucierpią, bo ich działa nie będą teraz aż tak często zabijały na strzał. Trzeba powiedzieć, że sporo się zmieni. I dziś chciałbym pokazać wam, jak to wygląda po zmianach HP u kilkunastu najpopularniejszych pojazdów, takich, które wy też bardzo sobie cenicie i lubicie się na nich na przykład odstresować, więc należy sobie powiedzieć, że zmiany najbardziej odczujemy na niskich poziomach. Tamtego HP może być nawet Dwa razy tyle, więc no to w ogóle jest kosmos. I przykładowo pierwszy tier MS-1 zamiast 100 HP będzie miał teraz 215. Light Tractor ma 130, będzie miał 280, więc znacznie, znacznie więcej. I teraz no tak jeden magazynek może nawet nie zabrać połowy HP. To bardzo poprawi przeżywalność marzeń i na pewno sprawi, że bitwy się wydłużą. I tutaj część z was może wyrazić zaniepokojenie. Eee, to teraz będzie nudno, ja przecież... Lubię dynamikę. Potyczki po zmianach niekoniecznie ją stracą. Dlaczego? Bo kolejnym plusem zwiększenia HP jest większa zachęta do podjęcia ryzyka. Jedna próba podświetlenia nie powinna po zmianach skończyć się z golem, a teraz sami wiecie jak to wygląda. Nawet artyleria. Jednym strzałem może zniszczyć drugi tier. więc no to jest trochę chore według mnie. Jeżeli chodzi o drugie piery, to tutaj zmiany są też gigantyczne i przykładowo taki pancer 2 ma obecnie 170 punktów wytrzymałości, a po zmianach będzie miał 325. Ciekawe tylko, czy to nie jest trochę za dużo. Bo dla jedynek w końcu, samo przybicie pancera 2 bywa wyzwaniem. Na trzecich tierach HP też urośnie potężnie, bo ponad połowę. I przykładowo Tedek Marder 2 będzie miał 295 HP zamiast. Dotychczasowych 165, nie dość, że ma świetne działo, to jeszcze skubany w cholerę przeżyje. A jak to wygląda na czwórkach, gdzie pewnie macie większej swoich ulubionych maszyn? Niemiecki Lux będzie miał teraz 495 HP, a słuchajcie, dotychczas miał 340. Hetzer, uwielbiany przez graczy za swoje działo trolla 105 mm, w którym sieje spustoszenie, niszcząc na strzał każdego napotkanego rywala, Teraz na pewno będzie robił to rzadziej, ale jego przeżywalność drastycznie urośnie, ponieważ z 270 HP będzie miał 415. To sprawi, że na pewno te dwa strzały więcej przeżyje, także to jest dużo. A z innych takich śmiesznych pojazdów, na przykład francuska kaczuszka będzie teraz chyba totalnie OP, niemal niezniszczalna, ponieważ jej HP wzrośnie o 135 do wartości. 435 HP, to naprawdę jest bardzo duża zmiana na plus i teraz to się będzie grało przyjemnie. Z takich jeszcze innych szokujących zmian brytyjska Matilda, też czwarty poziom, ma obecnie 370 HP, a po zmianach będzie miała 540. Tyle to słuchajcie czasami piątki nie mają, a tutaj zobaczcie czwórka, no dzieje się, oj dzieje w tych zmianach. I teraz Przychodzimy do piątek. Tutaj również jest wiele fajnych maszyn, o których możemy sobie pogadać. Przykładowo: radziecki kw s po zmianach będzie miał słuchajcie, 820 HP. Radziecka t 34 z 450 do 560 HP. SU-85 z 350 na 460. Niemiecki Panzer 4H z trolem po zmianach 600 HP. M4 Sherman 570. AMX LCBis z 320 do 420. Amerykański niszczyciel czołgów, bardzo też często przez Was ogrywany. Widujemy na nim wyjątkowo często Rosjeni. Z 360 na 445 HP. No słuchajcie, to są pojazdy znane, często wybierane, a teraz będzie się nimi grało naprawdę, no, kozacko. Według mnie jeszcze bardziej ich rola wzrośnie po zmianach. A z szóstek... Także jest o kim gadać. Wiem, że wielu z Was ma drzewkowego brytyjskiego Cromwell'a i u niego dostrzeżemy zmianę 50 HP z 750 na 800. Niby nie jest to dużo, ale zawsze jest nadzieja, że dzięki temu. Przyżyjemy jeden strzał więcej. Jeżeli chodzi o inne pojazdy, na przykład francuski AMX 12, ton to będzie miał teraz z 580 HP, 650, czyli 70 więcej. Kowiec szóstego poziomu również dostanie 40 HP więcej. I z popularnych radzieckich czołgów KW85 będzie miał teraz z 870, 920 HP. I t 485 również drzewkowy. 770 zamiast 720. Ktoś może powiedzieć, że dlaczego nie zmieniają premek. No właśnie, można o to zapytać właśnie Wargaming, bo jak tak się patrzy, tylko dwie nagrody otrzymały buffa do HP, jest to Excalibur i Sztuk 4. Jeżeli mówimy o premkach takich jak Tok 2, to oczywiście zmian nie ma. Jeżeli chodzi o te 485 m też zmian nie ma. A na pewno te pojazdy ucierpią w tej sytuacji. No i jak to ocenić? Nie wiadomo. Trzeba popatrzeć na kolejne newsy i za jakiś czas dowiemy się, czy celowo tylko te pojazdy tutaj umieszczone otrzymają zmianę, czy też to jest po prostu wstępna zapowiedź tego, co nas czeka. Dajcie znać, co tym myślicie, a ja Wam życzę miłego wieczorku i do zobaczenia. Cześć!